Więc witam wszystkich serdecznie na spotkaniu z Krzysztofem Gonciarzem, autorem książki Wybuchają Cuteczki. Dzień dobry. Formuła dzisiejszego wieczoru jest taka, że najpierw ja będę zanudzał Was i Krzyśka swoimi pytaniami, że Krzysiek będzie na nie odpowiadał, a potem, jeżeli będziecie chcieli zadać Krzysiek jakieś pytanie, to proszę bardzo. Możecie pytać o wszystko. Dobrze nas słychać? Jest ok? Czy coś trzeba podregulować? Głośniej? Ciszej? Tam z tyłu jest ok? Nie widziałem, co pokazałaś. Ok. Chcesz siedzieć na podłogach, tak? No nie wiem. Dobrze, muszę się na podłogę. Tak powiedziałeś, że czuję się winny teraz. Ale w ogóle bardzo, bardzo się cieszę, że wszyscy przyszliście i jestem bardzo zaskoczony, bo Warszawa, jak widać, przyjmuje to przynajmniej tak dobrze jak Kraków, więc bardzo jestem wzruszony. Wielkie dzięki, że porównałeś nas do Krakowa. Dobrze, to zacznijmy tak od samej genezy, czego wszystkiego się zaczęło, czyli jaka była pierwsza gra, którą zagrał Krzysztof Gonciarz? Komando na arcade'ie jakimś na Mazurach, w jakimś takim starym salonie gier, który był w takim jakby cygańskim taborze. Nie, w takim wagonie jakby, takim cyrkowym starym. I tam było Komando i tam zobaczyłem, że gra i fajnie coś się rusza na ekranie. I potem, rok później, coś miałem Commodore 64 i też Komando było miał pierwszą grą. Był. I czy czujesz, że ta gra jakoś znacząco wpłynęła na ten sposób postrzegania gier? Wiesz co, to chyba trudno ocenić, nie? No bo tak jak przyjmujesz coś jako dziecko, to cię kształtuje w taki, wiesz, mindfuckowy sposób bardziej. Nie do wychwycenia, jak cię to kształtuje. Okej, to tego nie ustawiłem już, ale... Zacząłeś grać w Commando, potem były następne gry i... Omówmy wszystkie po kolei. Tak, omówmy wszystkie po kolei. To była druga gra, którą grałeś. Nie, ja to skupimy tam. Bo chciałem tak... Wielkie dzięki, że tu przyszliście, nie jesteście z widłami, pochodniami, sądząc po tym, co się dzieje w internecie w ostatnich dwóch dniach. Więc moje pytanie jest takie, kim jest Krzysztof Gonciarz, poza tym, że kiedyś zagrał w Komando, że może pisać o tym, czym są gry, jakie są gry? Jaki jest twój street cred? Street cred? Znaczy, ja o grach piszę, no, będzie 10 lat, przy czym to nie jest oczywiście 10 lat jakiejś takiej czynnej pracy zawodowej, pracy na etat, bo jestem młody jeszcze, mam 26 lat, więc no jakby to zaawansowaną matematyką wyliczyć w okolicach 15 lat, jakoś zacząłem, może nawet trochę wcześniej. I no i oczywiście pisanie o grach jest jakąś taką w obecnej postaci w ogóle dziennikarstwa growego ścieżką też mało rozwijającą, jeśli mówimy o po prostu takim pisaniu, więc konieczne było tak jakby zajawienie się grami w trochę szerszym aspekcie w pewnym momencie i uznanie, że po prostu podchodzenie do gier, że jesteś graczem i masz tutaj grę, ocen ją oczami po prostu przeciętnego odbiorcy. Że to w pewnym momencie przestało mi wystarczać po prostu takie podejście i uznałem, że trzeba się jakby wziąć w garść, nauczyć, dokształcić i bardziej zacząć ogarniać to, czym są gry, jak działają, jakie są ich naukowe podstawy i do czego one zmierzają. Więc nie wiem, czy to odpowiada na pytanie o street cred. Witam. Dobrze, powiedzmy, że odpowiadam. Więc pytanie jest, dlaczego po części odpowiedziałeś mi na następne pytanie. Aha. Czyli w ogóle skąd pomysł na wybuchające beczki? To jest pomysł, który się kłębił w mojej głowie, znaczy to jest dużo pomysłów w jednym tak naprawdę. I one się kłębiły jakoś w mojej głowie od jakichś, powiedzmy, dwóch lat, mniej więcej. Przy czym były nieposkładane, były to jakieś takie luźne przemyślenia na to, co fajnie by było powiedzieć, co fajnie by było zebrać razem i szukałem tak jakby formuły wyrażenia tego. I uznałem, że przy okazji książka jest na tyle fajna, że jest to fajny przedmiot, który fajnie mieć. W Polsce nikt
pisał o grach w formie książki w tym wydaniu, tak jakby, którego ja się podjąłem i no nie wiem, no, zaryzykowałem, że zrobię po prostu coś nowego. Taki miałem pomysł na to. Ogólnym hasłem i motywem przewodników bohemskich beczek jest, gdybym tak miał tagline sprzedawać, to znajmy się na grach. Mm-hmm. Po co mamy znać się na grach? Ponieważ, znaczy, bo to wszystko wynika z tego, kim tak naprawdę chcemy być, jak się chcemy umieścić na mapie tak zwanej branży gier wideo. Myślę, że ogólnie końcowy odbiorca w roli takiej pasywnej, w roli po prostu człowieka, który musi zostawić w tej branży pieniądze, ewentualnie coś tam jakoś uczestniczyć w życiach społeczności, że to jest według mnie zbyt mało i że coraz więcej ludzi, tak jak ja może odczułem coś takiego, że coraz więcej ludzi zacznie odczuwać potrzebę jakby dania czegoś, jakby, no może nie, że w zamian, ale po prostu wyrażenia czegoś i dania tej branży w ogóle czegoś, jakichś informacji zwrotnych. I znanie się na grach daje tak jakby, znaczy znanie się w tym rozumieniu takim jakby tutaj promowanym w tej książce, daje tak jakby podstawowe pojęcie o tym, jak się za to zabrać, daje narzędzia na zasadzie umiejętności nazwania pewnych rzeczy i zauważenia tak naprawdę. To jest też w dużej mierze kwestia zauważenia rzeczy, które dzieją się w twojej głowie podczas gry na przykład, nie? Że uczysz się widzieć to, jakimi kanałami gry do ciebie mówią i jak na ciebie działają. Bo jednym z zagrożeń częstego i bardzo zaangażowanego grania w gry jest to, że w pewnym momencie wszystko ci się zgrywa, ogrywa. Każdy kolejny klon Gears of War nie jest super grą systemem osłon, ale kolejnym klonem Gears of War i wszystko powszednieje, tak? No bo nie ma tych zaskoczeń, wszystko się powtarza. Nie boisz się tego? Znaczy myślę, że to o czym mówisz, to jest branża gier w takim wydaniu czysto komercyjnym. Znaczy to jest ogólnie, może nie, że problem trawiący, tylko to jest po prostu kształt branży. Ona tak wygląda, że jest ona bardzo komercyjna, ale nie w złym znaczeniu tego słowa. To jest po prostu przemysł. Nie? I w tym przemyśle nie każdy jest w stanie podjąć ryzyko, nie każdy jest chętny eksperymentować, ponieważ koszta są wysokie. Wszyscy znamy tę śpiewkę tak naprawdę, dlaczego tak jest. I jeśli mówimy o na przykład właśnie wgryzaniu się w jakiś kolejny klon Call of Duty, czegokolwiek w zasadzie, to tak jakby ten game design tam zastosowany i to wgryzanie się opiera się o coś innego, niż gdybyśmy na przykład brali na warsztat jakąś grę niezależną. Wiesz, o co mi chodzi. Nie zastanawiamy się nad podstawami działania, nad podstawami mechaniki, tylko zaczynamy zauważać wartość jakichś takich mniejszych detali na zasadzie, jak nie wiem, kiedy na przykład trwa animacja przeładowywania broni, to czy kiedy w tym momencie wciśniesz przycisk odpowiadający za sprint, czy to przerwie tę animację przeładowania broni i czy broń zostanie tak jakby nominalnie przeładowana. Wiesz, o co chodzi, nie? Że takie rzeczy wtedy już mają znaczenie. A jeśli mówimy o grach, które z samymi swoimi podstawami i zasadami w ogóle jakby tworzą nowe wartości, nowe pomysły, jak głównie gry niezależne w tym momencie, czy niezależne, no to jest taki trochę nadużywany termin, nie? Ale po prostu inne rzeczy wtedy o nich tak jakby przemawiają i na innych rzeczach się powinno według mnie skupiać. Jakby drugim zagrożeniem, mówisz, znajmy się na grach, a dla mnie to jest tak troszkę jakby zaglądanie za warsztat iluzjonisty. W momencie, w którym poznamy... Znaczy co, że możesz sobie zepsuć zabawę. Tak, że w momencie, w którym zauważymy te wszystkie niewidzialne żyłki i dowiemy się, że jednak nie ma tam blondynki przepływanej piłą, bo ona jest gdzieś indziej, to czuje taki zamysł. Może nie powinniśmy odbierać sobie właśnie tej tajemnicy. To jest ciekawe, bo ja na przykład nie znoszę oglądać making-ofów do filmów. Właśnie na tej zasadzie, na której ty mówisz, że to jakoś przełamuje ten czar jakiś. I myślę, że w przypadku gier
działa to na bardzo podobnej zasadzie, że jeśli zaczynasz widzieć gry już jako taki matematyczny system, jak gracz, wiesz, gracz WoWa, który już nie widzi w ogóle gry, tylko widzi cyferki w tym, no to oczywiście zmienia się twój odbiór tego, ale to nie znaczy koniecznie, że musi ci to sprawiać mniej przyjemności, ponieważ po prostu wtedy znajdujesz tę przyjemność gdzie indziej. No i to jest podstawowa kwestia właśnie jakiego rodzaju odbiorcą, graczem, krytykiem chcesz być. I ty tak naprawdę o tym decydujesz. Myślę, że to, o czym mówisz, czyli konsekwencje są, ale warto się na nie zgodzić, jeśli to cię kręci po prostu. Gry często odwołujemy do innych menu, tak, do świata filmu, że wiem, że gry zarabiają już więcej niż filmy, że są bardziej popularne niż filmy, no, powiedzmy jeszcze nie są, ale w świecie filmu jest zupełnie naturalnym tym, że chodzimy co tydzień do kina, oglądamy jeden film i to nam wystarcza, jakby są tacy ludzie, których nazywamy kinomanami, ale nie mówi się o tym, że oni są hardkorowymi miłośnikami kina. Ale to jest chyba tylko kwestia nazwy w tym przypadku, nie? Czy nie? Czy myślisz inaczej? No właśnie nie wiem, czy kinoman jest hardkorowym graczem? Hardkorowy gracz jest kinomanem? Znaczy, nie, czekaj, bo ja się pogubiłem. To mówisz, że kinoman jest hardkorowym... kim? Nie, generalnie chodzi o to, że mamy takie ogólne sformułowanie gracza, tak? Traktujemy gracza jako pewien taki monolit, a do kina chodzimy normalnie, tak? Chodzisz do kina i uważasz się za kinomana? No nie, w sumie nie. Znaczy ja w ogóle rzadko chodzę do kina, więc może też to nie jestem najlepszą osobą do mówienia. Jesteś niedzielnym kinomanem. Jestem casualem filmowym. Tak, i właśnie to prowadzi mnie do pytania, do kogo właściwie jest ta książka? Czy każdy powinien być krytykiem gier i znać się na nich? Nie, absolutnie. To nie jest tak, że po prostu każdy... Właśnie nie jest tak, jak sugerujesz, że nie każdy gracz powinien iść w tę stronę i nie każdy, nie wiem, umownie powiedzmy, jest w stanie iść w tę stronę, ale nie mówię o jakimś mega zestawie umiejętności, ponieważ to tak naprawdę tylko dobre chęci i zainteresowanie tematem jest tutaj konieczne, żeby zacząć myśleć o grach w trochę inny sposób. Więc myślę, że to jest jakaś ścieżka, jedna z opcji, które można wybrać po prostu. Interesując się grami i będąc graczem i będąc tym końcowym użytkownikiem, który chce się zaktywizować trochę. No ja to polecam, bo według mnie po prostu tego brakuje. Jeśli podzielimy sobie ludzi zajmujących się grami w ogóle, mamy deweloperów, mamy naukowców, mamy dziennikarzy, mamy graczy. No w takim abstrakcyjnym modelu powiedzmy, że to jest tyle, nie? No i mamy tam wydawców, czyli cały marketing PR. I tak dalej. I według mnie czegoś w tym układzie po prostu brakuje. Jest luka pomiędzy, może nie luka, brakuje czegoś, co połamałoby ściany pomiędzy poszczególnymi światami. I według mnie właśnie rodzaj krytyka, rodzaj aktywnego gracza, rodzaj takiego rozkminiacza jest pewnego rodzaju odpowiedzią na to. I jest czymś, czego może brakować i co branży gier może pomóc. To też o to poniekąd chodzi, żeby branży gier pomóc się rozwinąć. A jaka jest właśnie rola tego rozkminiacza w tym triumfalnym pochodzie gier do stania się naprawdę podstawowym medium XXI wieku, o którym wspominasz na początku książki? To jest bardzo fajny cytat z Chrisa Crawforda. To jest taki game designer, jeszcze pamiętający lata 70. tak naprawdę, że odpowiadam cytatem, że może rolą jest rzucić się na drut kolczasty, żeby ktoś mógł przebiec po jego plecach w stronę jakiegoś fajnego nowego rozwiązania, nie? Bo to... ogólnie w dyskusji wokół tej książki często jest poruszana kwestia, że to jest mówienie o robieniu gier przez kogoś, kto nie robi gier. I jest tutaj pewien błąd po prostu, ponieważ... To nie o to chodzi kompletnie. To nie jest pouczanie, jak robić gry. To jest bardziej pouczanie. Pewnego rodzaju wskazówka, jak traktować gry bardziej. Od strony po prostu gracza, użytkownika, któremu pasywne doznawanie gier już nie wystarcza. A jak bardzo będą musiały się zmienić gry, żeby właśnie przebić się już na trwałe do pewnego nurtu kultury?
Myślisz, że jeszcze tam nie są? Znaczy ja nie wiem. Myślę, że nie. W takim razie może to przyjdzie. No, to jest pytanie, na które jeśli bym znał odpowiedź, to... No nie wiem, to pewnie nie bylibyśmy. No bo właśnie... Nie wiem, bo wiesz o co chodzi, nie? To jest... Jak muszą się zmienić, no... Muszą się zmienić w takim razie. Skoro uznajemy, że to jeszcze nie jest to. No prawdopodobnie nie jest to. Nie? Ale tak naprawdę co jest przyszłością gier? Czy to jest wymieszanie w ogóle rzeczywistości? Jakieś ARG takie w stylu Nike Plus na przykład? Czy to jest przyszłość gier? Czy przyszłością gier jest w ogóle totalna miniaturyzacja wszystkiego, jak jakiś Doodle Jump na iPhone'a? Czy to jest rozwiązanie? Czy gra fabularna na mechanice Doodle Jumpa, która jest po prostu taki pick up and play w ciągu 30 sekund? No, może są na świecie ludzie, którzy to wiedzą, ale ja jedną z nich nie jestem. Jednym z ludzi. No właśnie, jednym też z często powracających zarzutów na temat Puchnicy Beczek jest to, że skupiłeś się tylko i wyłącznie na grach z ostatnich 7 lat. No nawet mniej chyba. Czy to, co wydarzyło się w świecie gier na przestrzeni poprzednich 20 lat, jakby pozostawiło... Czy są tam po prostu zostały te 20 lat temu jakieś tropy, które totalnie się zgubiły gdzieś i nie zostały dalej rozwinięte, ale mogą teraz powrócić i mieć jakiś sens, bo mówiliśmy o achievementach, piszesz w książce o achievementach, o kooperacji, o fabule, która wynika z tego, co robi gracz razem ze swoimi znajomymi w Left 4 Dead. A jest, zawsze ktoś powie, no ale nie opisałeś magicznego wojownika 7, który był grą 1994 roku. I teraz nikt o niej nie mówi. Znaczy ogólnie, jeśli mówimy o takim, a nie innym podejściu jakby do selekcji przykładów w tej książce, to jest coś, co zrobiłem bardzo świadomie, ponieważ wydaje mi się, że to naprawdę otwiera więcej drzwi niż zamyka. Na zasadzie, że fajnie jest móc się odnieść do tego, co jest w ogóle omawiane, do tematu, wiedząc, o czym się mówi. Przy czym oczywiście poprzeczka i tak jest wysoko, ponieważ powiedzmy tutaj w tej książce pojawia się dużo przykładów, które jeśli ktoś nie grał, myślę, że się zorientuje, o co chodzi, ale powiedzmy jego odbiór tekstu będzie inny. Natomiast bazowanie na klasyce, myślę, że to by jeszcze bardziej uniszowiło całą tę pozycję. Więc to jest jakiś dość świadomy zabieg, którym po prostu chcę wyjść, tak jakby wyjść do ludzi, nie? W cudzysłowie. Myślę, że tego też często brakuje w literaturze na ten temat i w książkach na temat gier wideo, ponieważ rzadko się zdarza, i to nie mówię tego jako żadna krytyka ludzi piszących książki o grach na świecie, nie? Ale naprawdę jest niewiele ludzi, którzy i piszą książki, i grają wszystko, prawie wszystko istotne, co wychodzi. To jest rzadkie, ponieważ jeśli ktoś gra we wszystko, co wychodzi, to nie ma potem już czasu o tym pisać. Więc tak to widzę. Wspomniałeś o Doodle Jump, prostej grze o stworku, który przeskakuje z platformy na platformę. No. I dla mnie ta gra przypomina Icy Tower. Tak? Dla mnie to jest Icy Tower, tylko że w wersji mobilnej. I czy jak... I mówimy, że może Doodle Jump jest przyszłością. To czyli, jeśli patrzymy na gry, to jest jakaś, powiedzmy, ciągłość, że nawarstwiają się nowe pomysły. Czy raczej mamy coś, że po prostu, czy mamy do czynienia z kręgami, że historia się powtarza, że pewne motywy powracają i nagle się okazuje, że tak długo ich nie widzieliśmy, gry, że nawet znowu nam się podobają. Ja myślę, że jest tak, jak mówisz, właśnie historia zatacza koło i to zwłaszcza widzimy teraz i to na wielu bardzo frontach, bo z jednej strony mamy cały ten rynek gier niezależnych, App Store i tak dalej, gdzie ogólnie wskrzeszone zostały gatunki, które przez długi czas były bardzo niedoceniane. No, na przykład tradycyjne side-scrollery, jakieś platformówki, czy takie shootery, używam angielskich na... Więc wskrzeszone zostają pomysły, które okazuje się, że po prostu są dobre mimo upływu lat i że tutaj technologia nie była aż tak istotna jak, powiedzmy, model dystrybucji, który, bo tylko to się zmieniło przez te, powiedzmy, ostatnie 10 lat. Mówi się, że
teraz w branży gier o wiele łatwiej jest zaistnieć, znaleźć pracę i w ogóle zrobić cokolwiek niż na przykład 10 lat temu, kiedy było to dużo trudniejsze niż 20 lat temu. Po prostu branża gier się w pewnym momencie zamknęła, stała się bardzo taka hermetyczna, wiadomo, okres wielkiego złego imperium Electronic Arts, jakiś tam, wiemy wszyscy jak było, nie? I w tym momencie jakby to się znowu otwiera i dokonuje się wskrzeszenie fajnych, dawnych pomysłów, fajnych, dawnych stylistyk gier. I to nie tylko właśnie na tej płaszczyźnie mniejszych gier, ale też widzimy na przykład, nie wiem, ostatni Mortal Kombat, który powraca do korzeni w 100% i okazuje się dużo fajniejszą grą niż romans tej serii z kiedyś nowoczesnymi rozwiązaniami, pójściem w sukurs tam Tekkenowi i takimi rzeczami, więc myślę, że historia zatacza koło i że będzie zataczać koło tak długo, jak te pomysły, które stoją w samym centrum uwagi, będą dobre, bo platformówka chodzona w bok chyba po prostu jest ponadczasowo dobrym pomysłem i chyba nigdy nie zniknie z branży gier. No, a co z jakością właśnie pomysłów, rozwiązań na gry, które znajdują się w głównym nurcie tego świata? Przyjęło się zawsze narzekać, że o Jezu, kolejny Call of Duty, kolejny Battlefield i tak dalej, mimo wszystko wszyscy chcemy w to grać, spędzimy tam przynajmniej godzinę w roku, żeby zobaczyć, o co tym razem tam nowego wymyślili, mimo że to nie będzie nic nowego. To mamy, wszyscy lubią narzekać, że jest jakiś regres, stagnacja, jest regres czy progres? Wiesz co, ja myślę, że nieodłącznym elementem tego oceniania, że gry stają się wtórne i tak dalej, jest postać obserwatora, który również się zmienia i widział w swoim życiu coraz więcej i coraz trudniej zrobić na nim wrażenie. I kiedy mówimy o tak dużej skali, że ogólnie mówi się tak na świecie, to się wydaje, że jakiś proces faktycznie ma miejsce, ale tak naprawdę to się rozbija o konkretne osoby, które mają dzisiaj 30 lat, 10 lat temu miały 20 i były bardziej entuzjastycznie nastawione do wszystkiego. Więc mnie się wydaje, że gry się cały czas rozwijają bardzo, bardzo dynamicznie i w dobrą stronę, przy czym naturalne jest to, że ten ich rozwój po prostu często budzi jakieś sprzeciwy ludzi, którzy pamiętają dawne czasy, to znaczy dzisiaj Mass Effect jest krytykowany za to, że nie jest tak RPG-owy, jak kiedyś to był Torment, Baldur's Gate, taki klimat, nie? Ale czy to oznacza, że on jest gorszy jako gra? Według mnie nie, według mnie jest jako gra całościowy proces poznawczy. Jako coś, co poznajesz, wytwór kultury jest dużo lepszy. Takiego jestem zdania. A właśnie czy twoim zdaniem wybuchające beczki mogą być taką książką, która przywróci radość grania właśnie takiemu skorzkniałemu 30-latkowi, który nie, już nie chce grać w kolejny Call of Duty, chce powrócić do swojej cywilizacji 2? Myślę, że może takiej osobie dać jakąś taką zabawę myślową do wykonania po prostu, że taka osoba może potem popatrzeć na to Call of Duty i zacząć się jednak bawić w zauważanie pewnych rzeczy. Zauważanie, jak prowadzona jest historia, jakie detale zaplecza świata są zdradzane w jakichś drobnych detalach świata, level designu, projektowania poziomów. Zauważać pewne rzeczy, których nie widział wcześniej z różnych powodów, bo z jednej strony, no może nie, że nie był w stanie, ale nie skupił się na nich po prostu, nie zauważał ich, ponieważ może nikt nie zwrócił jego uwagi, więc myślę, że Może ta książka pomóc się zainteresować czymś nowym w grach, odnajdywaniem czegoś nowego w grach, ale czy przywrócić radość grania osobie, której się granie znudziło, no to naprawdę ciężko mi powiedzieć. Nie. Chciałbyś? Czy ja bym chciał, żeby przywracała? No chciałbym, ale no ale to musielibyśmy poznać opinię jakiejś osoby, która coś takiego przeżyła. Ja osobiście czegoś takiego nie... Znaczy nikt mi jeszcze nie napisał akurat czegoś takiego. A czym kierowałeś się przy wyborze zagadnień, które poruszyłeś w książce? Znaczy przede wszystkim ważny jest ten podział na dwie części. Treść i technologia. Uznaje się ogólnie, że gry są zbudowane z trzech połówek.
trzech części, treści technologii, wiem technologią? Tak, powiedziałem. Pomyliłem się, przepraszam. O rozgrywkę mi chodziło. Tak, technologii, rozgrywki i treści. Technologii nie opisałem, ponieważ nie czuję się odpowiednią osobą, ponieważ wymaga to kompletnie innego zestawu umiejętności i wiedzy niż moja. Nie, to tak jakby z urzędu odrzuciłem, nie będę, znaczy niegodnym mi się wydaje doczytywanie czegoś po to, żeby od razu o tym napisać w książce, prawda? Więc to by było bardzo nie fair, jakbym coś takiego próbował zrobić. Natomiast w obrębie tych dwóch części dobór tematów myślę, że przyszedł mi bardzo naturalnie. To wyszło, jedno wynikło z drugiego, jak już zacząłem myśleć o tym, jak to wszystko przeprowadzić, co jest ważne, co można zostawić. Pomysłów oczywiście było więcej, ale myślę, że to, co ostatecznie do książki trafiło, jest jakimś fajnym zestawem, wybranym według jakichś dość świadomych kryteriów. A który z tych tematów jest twoim ulubionym, na którym najczęściej się zastanawiasz, starasz się obrócić, wywlec na zewnątrz? Ja bardzo lubię takie ćwiczenie myślowe podczas grania w gry, że skupiasz się na jakimś jednym mechanizmie, nawet bardzo drobnym, jak skakanie w grze czy coś, i zastanawiasz się, jak mógłbyś zbudować cały tryb rozgrywki, który wykorzystuje tylko tę jedną mechanikę. Znaczy, to jest takie coś abstrakcyjnego, prawda? To jest gdzieś tam opisane w drugiej części, zdaje się, w odniesieniu do trybów multiplayer. Przy czym można to też poszerzyć, według mnie, i możemy po prostu mówić o trybach rozgrywki. Więc to jest bardzo fajne i to polecam się zastanowić nad czymś takim. Jak mamy na przykład, teraz akurat cały czas mi przychodzą przykłady, które są w książce, bo mam je tak zaprogramowane w głowie, no ale powiedzmy, mamy w God of War, jakie mamy mechaniki ciekawe, mamy na przykład... Wyrywanie minotaurów i rogów, to jest ciekawa mechanika. No to jest aż zbyt proste, ale na przykład jakieś spinanie się po ścianie jest coś takiego, nie z jakimiś tam... zestawem ruchów. No i co moglibyśmy, jak moglibyśmy wymyślić tryb, który jest w całości tym, żeby był fajny. I z tego myślenia w ten sposób, co wynika dla tego zestawu mechanik. Znaczy, zapytałeś, co jest moim ulubionym zagadnieniem. I myślę, że właśnie to, czyli jakby usprawnianie mechanik konkretnych w grach przez jakąś taką ich izolację i takie jakby wywrócenie do kota ogonem. Podzieliłeś książkę na treść mechanikę i mam wrażenie, że większość dyskusji na temat gier i tego, czy dana gra jest dobra, czy nie, wynika z odwiecznego konfliktu pomiędzy mechaniką a treścią. Czy ja przez treść jakby popłynuję historię, opowieść. Są po prostu ludzie kontentowcy i ludzie gameplayowcy. Czy da się pogodzić te dwa światy? Myślę, że tak. Dużo. Znaczy, ja jestem raczej zdania, że gra nie może działać samą treścią, że ten gameplay zawsze musi być fajny. I myślę, że gry, które pamiętamy za to, że miały fajną treść, mają zwykle fajną rozgrywkę też. I gra, która ma tylko fajną otoczkę i fajną fabułę, jest raczej słabą grą. I nie wiem, jaki przykład by można powiedzieć. Coś ci przychodzi do głowy. God of War 3. O. No nie, no nie ten. Kane and Lynch. Tak. Stare Dumy się podostrzał. Były dobre, ale nie miał fabuły. Jaki, co? Stare Dumy. Pierwszy i drugi Dum. Miało bardzo dobry gameplay i nie miał praktycznie... No ale to odwrotnie, bo mówimy, że coś, co ma fajną fabułę, ale... O nie, to ja mam zupełnie nowy przykład. Alan Wake, tak? To jest gra, którą wiele osób właśnie pamięta za... klimat, za te straszne sosny, które robiły naprawdę były przerażające sosny. I a tak pomyślisz o mechanice, to jest ile? 10 godzin biegania z latarką i strzelania z pistoletu do tego samego ludka. No, jest w tym coś, zgadzam się. Więc jest to możliwe, widać, że ten, no ale też udowadnia to, co mówię. Nie wspominasz takich, znaczy nie wiem, jak wspominasz Alana Wake'a, nie? Ale całościowo, żebyśmy grę pamiętali jako dobrą, to musi być synergia między tymi trzema częściami składowymi, nie? Bo
bo jeśli technologia jest zła, no to też nie jest to dobra gra. Myślę, że właśnie paradoksalnie jedyną częścią składową, której może nie być, jest ta treść. Znaczy, jeśli oczywiście, no nie wiem, przykłady takie, tak jak się sypie przykładami gier bez treści, no to się podaje takie klasyki w stylu Tetrisa, prawda? Przy czym też nie wydaje mi się, żeby to było tak, że tej treści tam nie ma, bo zawsze masz, prawda, muzykę, którą każdy pamięta, klasyczny motyw Tetrisa, jest jakaś estetyka tej gry, to wszystko tworzy jednak jej odbiór. I według podziału, który wyznaje, takie rzeczy są elementem treści, czyli kontentu gry. Padły tutaj na sali odwieczne hasło i słoń w każdym składzie porcelany, czyli Heavy Rain. To była dobra gra? Myślę, że była bardzo, bardzo, bardzo oryginalna. Znaczy to jest nieoryginalne, że ja mówię, że ona była oryginalna. Przepraszam. Ale myślę, że na bardzo wielu płaszczyznach ona robiła ciekawe rzeczy, które tak jakby wyłożone na papierze potrafią być nawet bardziej efektowne niż w tej grze. Znaczy, bo kiedy mówimy o Heavy Rainie, łatwo jest go sprowadzić do systemu Quick Time Event, na przykład. Możemy to tak określić, ale jest to kontekstowe sterowanie, jest to dokonywanie wyborów poprzez gameplay, jest to połączenie cutscenek z rozgrywką, więc w tej grze bardzo dużo się działo takich nowych, kreatywnych rzeczy, których nikt jeszcze nie spróbował, więc ja jestem jak najbardziej za Heavy Rainem przy całej też świadomości tego, jak ta gra pokazała również ograniczenia medium gier wideo w obecnej postaci, to znaczy gra powstawała długo, była bardzo, bardzo droga w realizacji, a potem się okazało, że tak najfajniej to jest przejść ją tylko raz i bardzo duża część pracy deweloperów w optymalnym procesie poznawczym tej gry nie zostanie zauważona. I to nie jest oczywiście wada tej gry, tylko to jest wada systemu, który ją wytworzył, że produkcja gier w tym momencie ma takie ograniczenia na sobie i nikt mądry jeszcze nie wymyślił, jak to obejść. A jakie jest największe właśnie zagrożenie, problem współcześnie dla gier? Coś, co może, nie wiem, zagrozić ich triumfalnemu pochodowi szczęśliwego jutra? Ja myślę, że pewnego rodzaju beztroska i trochę naiwność tej branży gier typu AAA, czyli tego dużego formatu gier wideo, ponieważ wszyscy, bardzo dużo początkujących deweloperów próbuje zrobić duże gry. Czasem bardzo są to projekty karkołomne, bo nie mierzy się sił na zamiary. I ogólnie branża gier AAA może według mnie zostać w pewnym momencie wykończona przez drobne drobnostki z App Store'a i te okolice, naprawdę, bo się tak wydaje, że to jest jakaś totalna futurologia, ale jeśli w pewnym momencie każdy z nas się zorientuje, że częściej gra w Doodle Jumpa niż w nowe Call of Duty, to coś, wiedzcie, że coś się dzieje, nie? A to jest jakby problem głównego nurtu gier, tak? I wielkich wydawców i budżetów. A co założymy, że jeśli wszystkie wielkie firmy upadną i pozostaną nowe wielkie firmy, które będą następną generacją, to uznajemy to wciąż za sukces branży gier wideo, no to oczywiście, nie? No to możemy otwierać szampana, ale w obecnym układzie myślę, że wielu graczy chciałoby, żeby jednak gry takie, jakie gracze kochają, pozostały. I nie zniknęły, więc myślę, że tutaj jest tak jakby pole do manewru i to jest coś, co też w tej książce napisałem, że naprawdę osiągnięciem godnym nagrody, nie wiem, Nobla będzie, jeśli ktoś wymyśli, jak tanio i szybko zrobić grę jakości AAA, to znaczy w procesie technologicznym porównywalnym do miniaturki z App Store'a, jak zrobić grę pokroju Heavy Raina, bo to jest to, czego brakuje tak naprawdę. To nie jest trochę tak, że gry AAA jutra są tak naprawdę grami klasy C wczoraj? Że budżet dzisiejszej gry można byłoby zrobić kilka hitów z lat 90. Znaczy, nie, bo trochę nie wiem, do czego zmierzać. Chodzi mi o to, że mówimy
Mówisz, że chcesz mieć zestaw narzędzi, żeby można było łatwo zrobić grę AAA. Tak, tylko że jakby dzisiejsze gry, z których się naśmiewamy, jakichś niskobudżetowych strzelanek z kosza w supermarkecie, no to gdybyśmy przeteleportowali 10 lat do tyłu, no 15. Aha, to wtedy byłyby hity, tak? Więc jakby ludzie za te 10 lat będą robić God of War w garażu. Wiesz co, myślę, że to jest ciekawy temat podniosłeś i nie myślałem o tym w ten sposób, ale chyba się do końca z tobą nie zgadzam, że tak jest, bo jeśli weźmiesz jakiegoś trzeciorzędowego shootera współczesnego, to nie jest gra, która 10 lat temu byłaby kultowa, bo co się posunęło do przodu? Posunęła się technologia i jakaś tam szeroko rozumiana intuicyjność obsługi, która przez niektórych nazywana jest casualizacją, nie? I to się zmieniło, ale co, no? Jej treść i jej tak jakby gameplay, proces przechodzenia jej został taki sam. Myślę, że jednak to, że ludzie wciąż grają w gry sprzed 10 lat i im się one podobają, dowodzi, że jednak dobra gra ma w sobie coś ponadczasowego. Nie? I nie sprowadzałbym tego tak mieszając czasem, jak mówisz. A co musiałoby się stać, żebyś przestał chcieć grać w gry? Kurczę. Myślę, że nad każdym wisi widmo, że w pewnym momencie mu się to znudzi, bo nie znasz siebie tak nigdy do końca. Nie? Mam nadzieję, że mi się nie znudzi, że tobie też się nie znudzi, nam też się nie znudzi. No. To będzie śmierć branży gier wideo. Kiedy nam się gry znudzą tak naprawdę, to będzie koniec tego wszystkiego, a nie cokolwiek innego. Okej, okay, dziękuję. A w takim razie was teraz zapraszam do zadawania pytań, jeśli jakieś macie. Widzę ten las rąk. O, właśnie tam był. Ja mam takie pytanie a propos Heavy Raina i ogólnie podejścia do tego tematu. Cały czas wydaje mi się, że wszyscy zapominają o Fahrenheicie, czyli poprzedniej grze tego samego studia. Więc wszyscy mówią to o tym, jaki to Heavy Rain jest innowacyjny i wspaniały, a tak jakby w ogóle Fahrenheit się nie wydarzył. Dlaczego tak się dzieje? Wiesz co, jak wspominam obie te gry i zestawiam je jakoś obok siebie, no to Heavy Rain jednak wprowadził trochę nowych rzeczy. To nie jest tak, że to jest po prostu Fahrenheit powtórzony, ale trochę też masz rację, bo zapowiadano rewolucję przy okazji Fahrenheita, że oto wreszcie będą gry obyczajowe w ogóle tego typu. Jakieś z taką fabułą bardzo przyziemną. Wiadomo, co się stało z Fahrenheitem w połowie tej gry, nie? Ale wiecie, o co mi chodzi. O złotego azteckiego robota z kosmosu. No. Czy ja bym Heavy Raina wciąż bronił na tym tle, ale przyjmuję ten argument, że faktycznie no, masz dużo racji. Następne pytanie. O, Krzysiek, recenzujesz gry, nagle coś napisałeś i ktoś recenzuje ciebie. Powiedz, jak to jest. No i jest to coś nowego. Jest to nowe doświadczenie na pewno. Nie wiem, w sumie trudno mi się odnieść w jakikolwiek sposób. No i jest to ciekawe, jak ludzie na różne sposoby faktycznie widzą te rzeczy i na różne sposoby rozumieją to, co napisałem. Nie zawsze ich interpretacja jest zgodna z moją, przy czym szanuję każdy punkt widzenia, bo to jest fajne, że ludzie postrzegają pewne rzeczy w kompletnie różny sposób. No, ja widziałem opinie naprawdę bardzo, bardzo różne na temat tej książki, że ona jest hermetyczna tylko dla hardkorowców, że ona jest dla casuali, że ona jest dla dzieci, że ona jest dla dorosłych, że ona jest dla nerdów, że ona jest dla dziewczyn nerdów. Naprawdę, teorii było mnóstwo i nie wiem, czy z grami jest podobnie, jak się robi grę, może tam nie ma, ogólnie w recenzjach gier nie ma takiego pola do interpretacji, prawda, ale jest mi miło. Ogólnie tak bym to podsumował. Czy recenzje są pozytywne, czy negatywne. Jest mi miło, że ludzie się tym interesują po prostu. O, jest.
A jeżeli gra L.A. Noire by wyszła trochę wcześniej, to trochę namieszałaby w książce, wpłynęłaby jakoś na twoją książkę? Myślę, że rozumiem, o co ci chodzi, przy czym powiem trochę bardziej ogólnie, bo faktycznie przez to, że przyjąłem takie założenie, że chcę się odnosić do tego, co wychodzi tak jakby, no nie że na bieżąco, no ale jakiś wąski zakres czasu wstecz sobie przyjąłem, to faktycznie to tak było, że jak pisałem tę książkę, pisałem ją jakoś w lutym, marcu, kwietniu, ten okres ogólnie, to każda kolejna gra, która wychodziła, sobie myślałem, kurczę, no fajnie by było to jeszcze dorzucić. Ale w pewnym momencie musiałem sobie po prostu powiedzieć stop, ponieważ przy takim założeniu nigdy bym jej nie skończył. Bo na przykład Portal 2 był taką grą, że tam wielokrotnie się w książce pojawia Portal 1. I tak sobie pomyślałem, że kurczę, może by to zmienić na dwójkę jednak. Tam. No ale uznałem, że jednak Portal 1, Portal 2, no one reprezentują podobne jednak odkrycia. Przynajmniej w tym wydaniu, które opisywałem. A L.A. Noire, myślę, że znalazłoby się miejsce dla L.A. Noire. Oczywiście w tej części pierwszej, poświęconej treści i opowiadaniu historii, najbardziej skupiałbym się chyba na tym postrzeganiu emocji przez gracza i tym, jak treść gry opowiadana jest zupełnie nowym kanałem, czyli właśnie mimiką twarzy, bo to jest fajne. Fajna nowość, jeśli się myśli o tym w ten sposób, że to jest jakby nowy rodzaj przekazywania historii i opowiadania emocji postaci przedstawionych, więc tak. Proszę. Znaczy ja mam takie jedno pytanie, bo tam sprawdza książki nie czytałem, aczkolwiek sam teraz w wywiadzie przyznałeś, że problemem w tworzeniu gier tak naprawdę jest treść i technologia, że w tym momencie wydawcy nic nie robią, a nie uważasz też trochę, że problemem tak naprawdę są gracze, którzy coraz, jakby nie patrzeć, mniej wymagają, bo tutaj padły argumenty, że wszyscy mówią, że to Call of Duty nowe jest złe, że ono jest fatalne, że to jest tylko pimpowane graficznie i tak dalej, ale z drugiej strony patrzeć, wszyscy jednak to Call of Duty grają. Grają, mimo że z części na części jest po części gorsze, bo się mechanika powtarza i tak dalej, bo wiadomo, pojawia się też nowy odbiorca, który musi starą tą mechanikę przyswoić, jakby nie patrzeć. To nie uważasz też, że tym problemem są jednak gracze, jako społeczeństwo, że od gier coraz mniej wymagają? Myślę, że nie, to bardziej gry wychodzą im naprzeciw coraz bardziej. Tak mnie się wydaje, że po prostu gry stają się coraz bardziej przystępne i jakby gracze... No bo co w zasadzie gracze mają zrobić, nie? Czy znaczy odwrócić się, że na przykład przestać grać w nowe FPS-y, bo tutaj no nie ma za bardzo co zrobić. Może dobrze zrobić na przykład 3 lata urlopu i wtedy powracasz do Call of Duty 11. Wow, wrogowie się wspomnią na końcu, nie to finalne. To jest w ogóle ciekawy pomysł, zrobić sobie 3 lata przerwy od gier. W ogóle tak w totalnej izolacji od informacji, nie? Kurczę, chciałbym kiedyś. Ale myślę, że z drugiej strony, bo mówisz, że gracze wymagają coraz mniej, ale są też gracze, którzy... No, wymagają, bo jakby nie patrzysz, siedzą przy tym Call of Duty i robią fatygę. Nie, ja rozumiem, o co ci chodzi, przy czym też są gracze, którzy wymagają coraz więcej. Znaczy, są powiedzmy dwa rodzaje, nie? Gracze, którzy wymagają coraz więcej, to ludzie, którzy dorastają z grami i ich zmysły zostają coraz bardziej stępione na to, co gry mogą im oferować i potrzebują coraz silniejszej stymulacji, nie? I to prowadzi do tego, że właśnie taki Call of Duty zaczyna wyglądać już jak taki roller coaster dosłownie, nie? Że już tam jest więcej wybuchów niż niewybuchów i... Nie wiem, no wszystko jest jakimiś, to wszystko są jakieś naczynia połączone, no. Nie jestem w stanie ci powiedzieć, dać jakiejś konkretnej odpowiedzi. Wydaje mi się po prostu, że gry dostosowują się do graczy bardziej niż gracze do gier. Ja mam takie pytanie. Interesuje mnie strasznie jak wszystkich graczy cyferki. I wydaje mi się, że wykorzystałeś strasznie stare medium do przetarcia ścieżek, w ogóle taki projekt Kamikadze. I powiedz mi, nie ile się sprzedało książek tych, tylko czy ten cały nakład jest sfinansowany z twojej kieszeni, czy wyszedłeś na zero, czy opłacało się wydać taką książkę w tej branży dla tych ludzi, którzy grają, a niekoniecznie czytają książki? Powiem tyle, że warto było to zrobić.
to jest ciekawe, bo możesz dać jakby motywację innym ludziom do wydawania takich książek, których nie ma. Tak, znaczy ja to widzę w ten sposób, że cieszę się, że może przetarłem szlak, że może komuś teraz będzie łatwiej, a z drugiej strony mam nadzieję, że w jakiś sposób zawiesiłem poprzeczkę innym, nie? No bo to tak... Ale... No to napiszesz dwójkę czy nie? Nie wiem, naprawdę to nie... Jakbym miał super pomysł na dwójkę, to pewnie już bym ją pisał, ale to trzeba najpierw sobie to wszystko w głowie poukładać, poczytać, co ludzie myślą o pierwszej części, więc no, może kiedyś, nie? Ale jest zainteresowanie się. Znaczy, ogólnie tak, odzew jest bardzo dobry, początkowy nakład, który został wydrukowany na początku czerwca, już się sprzedał w tym momencie, więc już powstaje do druk. A to był taki plan, powiedzmy, taka granica mojego postrzegania, że się udało, nie? Czyli w tym momencie wiem, że się udało i pozostaje tylko mieć nadzieję, że ta książka się po prostu ludziom będzie podobać i że będą o niej rozmawiać i że coś ona faktycznie wniesie do dyskusji o grach w Polsce i do sposobu postrzegania gier. Więc nie wiem, czy jeszcze o coś nie, pytałeś? Nie, jak najbardziej. Bo ja tam wystarczy. Tak. Jest sukces, naprawdę. Proszę. Do filmu Wąsia, że się odpowiedział, że w przyszłości wszyscy będą się kochać przy grach. To już taką metodę próbowałeś? Nie. Ouch. Nie, no to jest wyrwany z kontekstu cytat, który jest głupi i który jest... Odpowiedź, że da się. Znaczy, niestety Natalia jeszcze nie dojechała z Krakowa, utknęła w pociągu, więc nie będę na tym jeszcze. Ale nie, bo to jest myślę, że wiele ludzi zbyt dosłownie rozumie to, co tam powiedziałem, a ja naprawdę w większości rzeczy, które mówię, mam bardzo dobre intencje i niepotrzebnie się ludzie doszukują czegoś złego, bo co mówię. Nikogo nie namawiam naprawdę do no-life'owania przez 12 godzin dziennie. Kompletnie nie o to mi chodzi. Jeśli ktoś tak myśli, to ktoś źle mnie zrozumiał. Proszę, tam z tyłu. Mówisz, że był sukces, bo się sprzedał nakład, a że w związku z tym, że w branży gier, jak jest sukces, to się robi kolejną część, kolejną modę farbę, kolejną pipę, kiedy wybuchające weszli dwa. Wiesz, tutaj to nie zostało pomyślane na trylogii. Nie, to absolutnie to... To nie ma cliffhangera na końcu. Więc, znaczy, nie wykluczam, że dalszy ciąg powstanie. Jeśli ogólnie w ludziach pozostanie niedosyt i pozostanie ochota przeczytania więcej, bardzo chętnie i również bardzo chętnie widziałbym książki nie moje, tylko innych osób, które mogłyby się jakby zainteresować w ogóle napisaniem czegoś o grach. Ponieważ wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo... przepraszam, mam strasznie zdarte gardło. To jest naprawdę bardzo zacne medium do mówienia o grach, które w Polsce nie było do tej pory wykorzystywane. Bardzo niesłusznie według mnie. Czy to oznacza, że jest wcześniej o tym mówić w Polsce? Dokładnie. Tak czy no? Może zrobisz ekranizację książki. To nie jest też wykluczone. Naprawdę, to nie jest wykluczone. Jest zbyt ciężko. Ja mam pytanie, ponieważ mówiłeś, że czytałeś dużo opinii pozytywnych, dużo opinii negatywnych. Które z zarzutów dotyczące książki, nie wiem, nad którymi zarzutami pomyślałeś trochę i przyznałeś, chyba ktoś ma trochę rację. Znaczy, taka podstawowa rzecz, która wiąże się z tą książką i zarzut, który jakby najczęściej mi się w głowie przewijał, to, że wiele ludzi uzna, że informacje w niej zawarte są dla nich, może nie, że oczywiste, ale że dość jasne i że to nie przełamuje jakichś tam wielkich barier. Bardzo fajnie to podsumował Marcin Kosman w recenzji na GamesIndy, że to jest książka z informacjami, które dla wielu graczy nie są z gruntu nowe, tylko że po prostu wcześniej o nich nie myśleli. I że
w tej systematyce i spisaniu wszystkich tych rzeczy w jednym miejscu też jest pewna wartość dodana, więc może odpowiadając na twoje pytanie, może trochę żałuję, że nie odkryłem Ameryki. Na zasadzie, że można było bardziej porewolucjonizować, ale myślę, że taka była rola tej książki. Ja jeżeli mogę skomentować swoją odpowiedź. Ja po 2 latach pracy w mojej zawodowej kupiłem sobie książkę jeszcze po angielsku, więc wow, było w ogóle, że nazwijmy to metodologii mojej pracy, ja ją przeczytałem. Później jak zacząłem myśleć o tym, to rzeczywiście niczego się nie dowiedziałem o moim zawodzie, o mojej profesji, czego bym sam nie wiedział, bo to były takie naprawdę taki basic, takie podstawy. Tak. Ale z drugiej strony nigdy bym się nie zastanowił, podsumowując swoje 2 lata pracy, nad tymi etapami, bo po prostu one były dla mnie naturalne, tak jak, nie wiem, wstajesz rano, myjesz zęby, ubierasz się, idziesz, wychodzisz z domu. Tak? Nie zastanawiasz się nad tym, tak. Po prostu jest to w twojej rysi. Czytając twoją książkę, dokładnie to samo pomyślałem, to znaczy okej, następnym razem, jak będzie, nie wiem, quick time event w grze, to pomyślę nad tym, czy on jest, nie wiem, pozytywny, negatywny, czy jeżeli go nie wykonam, to będzie game over, czy jak go nie wykonam, to po prostu coś stracę. Absolutnie nie wiem, nie uważałbym tego za zarzut. Tak, znaczy ja jestem ogólnie tego zdania, że systematyka sama w sobie też jest fajna, nie? I spisywanie jakichś rzeczy i porządkowanie ich. No to ja nie jestem pedantem z natury, ale lubię porządek informacji. Proszę. Jeżeli mogę, moim takim największym zarzutem w stosunku do twojej książki jest to, że brakuje mi tam pewnego rodzaju otwartych danych, typu na przykład opisasz jakąś mechanikę i fajnie by było tam dalej wpleść coś w stylu, na przykład, że są takie badania psychologiczne, które mówią o tym i o tym. Czy próbowałeś czegoś takiego dotrzeć, czy takie coś w ogóle istnieje w języku polskim, czy to jest, że tak powiem, bardzo niedostępne? Czy w języku polskim to na pewno nie istnieje, ale... Znaczy, okej, jeśli się mylę i ktoś ma takie badania, to sorry, ale ja o tym nie wiem. Natomiast... Myślę, że ta książka w stylu swojej wypowiedzi dość rozsądnie się wstrzeliwuje w to, co napisano o grach na świecie i jakoś się mieści na mapie książek pisanych o grach. Jeśli brakuje twardych danych, okej, jakby przyjmuję ten argument, bo faktycznie takich rzeczy, wsparcia jakichś badań, takich rzeczy tam nie ma, przy czym wydaje mi się, że znaczy była to świadoma decyzja po prostu. To taki kształt chciałem jej nadać. I taki wyszedł. Tutaj pan rzucił pod koszulką miał pytanie. Tak, no właśnie właściwie uprzedzam, że mam całą serię pytań, więc okay. Jeśli przetrwać, to biała flaga, wiesz, i przerwę. Pierwsze pytanie dotyczy wersji cyfrowej. Wybuchających beczek. Dlaczego jej nie ma i dlaczego ewentualnie nie można nabyć książki kanałami innymi niż te oficjalne, gry online, Grandfell? Chciałem chyba na Allegro jeszcze. Znaczy innymi niż oficjalne? No niż te oficjalne, niż internet, tak? Dlaczego? Aha, no to nie ma. Tego? No nie, to myślę, że to się zmieni. Znaczy pierwszym miejscem, gdzie można będzie w realu kupić książkę, będzie Padbar w Lublinie i to możemy dzisiaj ogłosić, więc wielki announcement. Trochę żartuję, ale tak, to myślę, że ona znajdzie swoich jakby sprzedawców i swoich partnerów. Jest jakieś zainteresowanie z tej strony i na pewno będę chciał, żeby ona trafiła, bo to jest po prostu fajne. Znaczy dla mnie jako autora to jest w ogóle takie bardzo miłe, że widzisz, że książka gdzieś leży, że można ją wziąć do ręki i kupić. I to też po części odpowiada na drugie pytanie, czyli o tą wersję cyfrową. Ja w pełni przyjmuję argumenty, że dużo ludzi lubi e-booki i wolałoby ją przeczytać w wersji cyfrowej, ale ja nie. I ja po prostu marzyłem o tym, żeby widzieć ją w wersji papierowej. Wydaje mi się, że jest ona bardzo fajnym tak jakby przedmiotem. Jako rzecz po prostu jest fajną rzeczą. Myślę, że w przyszłości
może się to jeszcze zmienić, czy ona się pojawi w wersji cyfrowej, w jakiejś zupdate'owanej, ale to nie był w żadnym dotychczasowym momencie, nie było to elementem planu. Proszę. Czy dlatego, że nie ma cyfrowej wersji, ma wpływ tak zwane, powiedzmy, piractwo? Po części tak. Znaczy, oczywiście, no, równie dobrze ktoś mógłby odfotografować te 200 stron i wrzucić na torrentu, nie? No tak, na łatwiej jak jest w PNF-ie. Tak. Najpierw trzeba 200 zdjęć zrobić. No nie, no, po części tak, ale to nie był jedyny czynnik tak naprawdę, więc... Ja się chciałam zapytać, bo gdy podejmowałeś decyzję, że książka będzie można kupić tylko przez internet, to czy nie bałeś się tego, że ona się nie sprzeda, ponieważ to z książkami jest tak, że jak chcesz jakąś książkę kupić, idziesz do Empiku i tam czytasz trochę jej treść, trochę tam czytasz i wtedy trochę wiesz, że ta książka będzie się dobrze zapowiada, a gdy tam jakby nie było, nie można było zobaczyć, kupowało się w ciemno, po prostu. Znaczy, kupowanie w ciemno nie jest kompletnie, znaczy to jest bardziej dla mnie problem niż jakikolwiek element planu, bo też jakieś takie, ktoś kiedyś wymyślił wobec mnie zarzuty, że ja specjalnie jej nie sprzedaję na żywo, bo chcę ukryć jej treści, coś takiego. Znaczy, nie wyśmiewam się z tej opinii, bo rozumiem taki punkt widzenia, ale no, wydaje mi się, że gracze i ogólnie grupa docelowa tej książki jest w miarę obyta ze sprzedażą przez internet i ten kanał dystrybucji nie jest żadnym obskurem. Akurat jeśli mówimy o ludziach siedzących w internecie, kupujących gry, grających w gry, więc nie wydaje mi się, żeby to było jakieś bardzo eksperymentalne pod tym względem i nie wydaje mi się, że to było błędem, ponieważ ogólnie wyszło, że ta teoria się potwierdziła. Natomiast czy chciałbym, żeby ona była... Chciałbym, żeby ona była do kupienia absolutnie wszędzie, ale nie wszystko da się zrobić po prostu. To nie jest takie proste. Tak, ale ludzie kupili chyba tą książkę ze względu też zaufania właśnie z gry online i tych różnych recenzji, po prostu mieli zaufanie. Tak, no ale to pozostaje mi tylko się zarumienić i podziękować, że mieli, bo faktycznie tak jest, znaczy masz rację bardzo. Masz rację po prostu. Więc dziękuję za zaufanie, jeśli ktoś kupił w ciemno. Proszę. Ja chciałem zapytać, bo tak jak powiedziałeś oficjalnie, to jest taka twoja notacja, że książka będzie dostępna w tym barze. Czemu tylko w jedynym barze w całej Polsce, to w dodatku w Lublinie, a nie powiedzmy na przykład tutaj w Warszawie w Grawitacji? Nie wiem, jeśli mamy przedstawicieli jakichś fajnych barów, to niech podbiją do mnie. Nie no, serio, nie? Bo to nie jest jakiś taki zabieg ułatwiający automatycznie sprzedaż, bo w końcu tamten bar jest nastawiony właśnie na ogólnie takie społeczeństwo stricte growe, w końcu się reklamują. No nie. To nie jest po prostu w taki sposób, żeby sobie ułatwić sprzedaż, żeby oni nawiązać jakąś oposną współpracę z danymi firmami. Wiesz co, ja jestem na to bardzo otwarty. I znaczy tyle powiem, nie? Są jakieś rozmowy prowadzone, są jakieś pomysły, jeśli ktoś ma nowy pomysł, inny, to bardzo chętnie go wysłucham i może coś zrobić. Przez ścianę masz tarabuk, który jest księgarnią, kawiarnią. No, no to widzisz. Proszę. Jeśli dogadamy, to możemy w CD Projekt zebrać. O Jezu, to co będą pisać w internecie dopiero? opinia o Wiedźminie w książce wybuchające beczki. Sprzedana! Proszę. Ja mam pytanie. Mówiliśmy tutaj o tej kupowaniu w ciemno. Ja akurat w swojej pracy właśnie teraz przez jeszcze najbliższe 3 miesiące będę się zajmował promowaniem produktu przed jego premierą i zbieraniem tak zwanych preorderów. Powiedz mi, czy też tak, nie wiem, jak pojawiła się w sprzedaży tej przedpremierowej, czyli tych zamówień preorderów tak zwanych, to tak śledziłeś, że tam wow, nie wiem, 3 zamówienia w poniedziałek wpadło na gram, a na golu wpadły 4 i mamy już 7 sprzedanych. Czy to wiesz, tak się ekscytowałeś, czy nie wiem, miałeś jakiś procent? To ja mam pytanie, dokładnie tak jak... ile procent nakładu sprzedałeś przed publikacją pierwszej recenzji? To jest coś, co ty byś powiedział? Procent? No jasne, że tak. Znaczy, nie, bo ja się nie znam na pijach.
Nie, no około połowy, około połowy to były preordery. No i to jest szacunek. Znaczy to jest to zaufanie, o którym była mowa. No. Jeśli ludzie mi zaufali i się nie zawiedli, to jestem im bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że będę im służyć jak najdłużej, naprawdę. Nie zarumieniłeś. To jest ciemno. Nie widzę ciemno. Proszę. Jako taki komentarz. Dla mnie ta książka ma taki osobisty sukces, ponieważ Borys, który w ogóle nie czyta książek, zdecydował się na kupienie książki. Mnie to bardzo cieszy. Jesteś jak J.K. Rowling. Nie no, cieszy mnie, to znaczy przez jakiś czas przed premierą pojawiały się takie głosy, ja to tak częściowo przyjmowałem z przymrużeniem oka, ale oczywiście jeśli, znaczy naprawdę mam bardzo dużo dystansu i skromności w takich kwestiach, ale jeśli ktoś w ogóle zacznie czytać książki, bo jakimś trafem trafił na wybuchające beczki, no to super, nie? Przecież naprawdę nie roszczę sobie prawa do bycia jakimś autorem promującym książki jako takie. Ale tak się stało. Znaczy, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu. Proszę. Jeszcze pytanie, żebyś nie pomyślał, że moja seria składała się tam z dwóch, czy właściwie z jednego pytania. No. Trzech w jednym. Tak. Odwieczny dylemat człowieka piszącego o grach, czyli spoilery. Czy to też stanęło na drodze twojej książki, czy to ograniczało, czy czułeś, że ograniczało cię to, że, wiesz co? Że nie możesz pisać? Spotkałem się z zarzutami, że w książce jest spoiler do Bioshocka, przy czym... Znaczy ja przyznam się, że nie czytałem tej książki. Okej, ale nie, bo to może ktoś też ma jakąś opinię na ten temat. Bo spotkałem się z zarzutami, że jest spoiler z Bioshocka, ale czy ktoś jest w stanie powiedzieć, że to jest spoiler Bioshocka, mimo że nie grał w Bioshocka? Bo mi się wydaje, znaczy taki był mój zamiar, że to jest tak napisane, że to jest spoiler i że to ma jakieś znaczenie, będzie wiedzieć ta osoba, która już i tak wie, o co chodzi. Taki był mój zamiar. Jeśli to źle sformułowałem, no to przepraszam, bo to faktycznie nie jest zaznaczone, ale to przypadkiem zupełnie. No dobra, to był taki niezamierzony, tak powiedzmy, spoiler. A recenzji na Sivaction właśnie użytkownik jakby podkreślił to, że nie wspomniałeś na przykład o, czy mogłeś wspomnieć o zakończeniu Braida, tak? I tym samym poszerzyć tak jakby content tej książki o naprawdę fajną rzecz. Tylko no właśnie to jest kwestia tego, czy umieszczenie spoilera. Myślę, że o tym zakończeniu można było napisać bez spoilerów. Znaczy, dało się to jakoś sformułować bardziej neutralnie, na pewno. Przy czym, trudno mi w tym momencie jakoś tak to wpasować do tej... Nie wiem, w którym momencie by to w ogóle pasowało i w którym momencie można by ten przykład przywołać, ponieważ... jakbym się głębiej zastanowił, może bym to znalazł. Może to po prostu nie wpadło mi do głowy, no nie wiem. No dobra, no ale content to jest tam w książce 100 stron, nie? No to... Dobra, to jeszcze pytanie o... Nie wspomniałeś, to znaczy nie wspomniałeś, że jest coś takiego jak technologia gier, czy dzielisz gry, części składowe gier też na technologię, o której nie wspomniałeś. Rozumiem, że zbierając materiały do tej książki, też zapoznawałeś się głównie z rzeczami, które mogły ci podpowiedzieć coś na temat tych dwóch części, o których pisałeś, tak? Czy w ogóle nie natknąłeś się na przykład na książki o samej technologii gier, czy na przykład rozmawiając z deweloperami, oni nie wspominali o stronie technicznej? To jest bardziej kwestia mnie niż świata zewnętrznego, ponieważ te informacje są, tylko no, nie da się być wszystkim naraz i ja akurat po prostu nie kręci mnie zajmowanie się tym, znaczy bez żadnego, prawda, braku szacunku czy cokolwiek. Ja w grach najbardziej lubię zajmować się, analizować i pisać o tych dwóch rzeczach, które są w książce poruszone i myślę, że to też przy okazji otwiera fajną furtkę na, nie że sequel, ale właśnie taki spin-off napisany przez kogoś innego, który czułby się na siłach
pisania o technologii, grach wideo. Jak ktoś jest w stanie, to zapraszam. Dogadamy się. Widzę, że właśnie ja mam poletko do pomocy, tak? Tylko to mnie bardziej interesuje, tylko no, to kwestia tego, co powiedział Bonsai o tym, że książki są jak lodowce, tak? Są, ale nikt się nie zastanawia tak naprawdę jak... Są, istnieją, są ładne, ale nikt się nie zastanawia, żeby je zacząć tworzyć. No ale to jest, nie wiem, bo to jest jakiś zarzut? Nie. Książki są postrzegane jako coś bardzo trudnego do stworzenia, ale myślę, że trochę niesłusznie. Proszę. No to ja mam dwa pytania. Pierwsze, ile czasu zajęło Ci pisanie książki? Cały proces trwał od lutego do czerwca, przy czym niecałe oczywiście to było pisanie, tylko poprawki, linia korekty, tak zwane moje beta testy, nanoszenie. Nie, no bo jego fotograficzny się w Wordzie nie robi, bo on to poprawia. Ale... A jeszcze robię to pytanie, bo powiedzmy jak jest Wonder Strike 1.6 Rosołów. To już jest tyle lat, tyle osób to gra. A ta gra nie ma praktycznie fabuły według mnie i tam jest tylko to pójść, podłożyć pakę, uciekać się w górę albo hosty odebrać. I powiedz mi co o tym myślisz, że znaczy... No ale to jest właśnie to, o czym tutaj z Konradem jeszcze mówiliśmy, że... Elementem koniecznym do w ogóle działania gry wideo jest rozgrywka, jest technologia i Counter-Strike oba te elementy w sobie ma, natomiast nie ma za bardzo treści, bo tam treść ma policjanci i złodzieje, prawda? I widać, że gra może być ponadczasowa na bazie tylko tych dwóch pozostałych czynników, no tak jak właśnie Tetris, który jest takim naczelnym przykładem gry bez treści. Proszę. A czy nie powinniśmy do tych trzech pilarów, tak, gry, wliczyć także gracza, no bo czym jest gra bez gracza, tak? Ej, ale to już tak przeinacza trochę sens, nie, to... Ale jeżeli na Escapeście jest taka seria filmików Extra Credit, ogólnie oni tam się zajmują teorią gier jako medium. Co można zrobić, żeby sytuacja gier była lepsza? Czy na przykład jak pisać lepsze recenzje. To są tego typu tematy, które oni poruszają. I jednym z tematów, który poruszyli, był właśnie to, jak gracze po części także tworzą gry, tak? Bo to nasza interakcja z tym oprogramowaniem dopełnia je. Tak, no. Przy czym to, o czym mówisz, jest też jednym z tak jakby przesłań tej książki, że gracz ma bardzo dużą rolę nomen omen do odegrania. I czym, bo to o czym mówisz jest też trochę czymś innym, że właśnie w tym interaktywnym procesie, interaktywnym medium, że interaktywność to jest dialog, prawda, gdzie w porównaniu do filmu, gdzie mamy coś gotowego i patrzcie, oglądajcie, zachwycajcie się, to w grach uczestnik procesu, gracz też go współtworzy i to jako taki naukowy fundament działania gier wideo jest niepodważalny absolutnie. Przy czym myślę, że znaczy, bo mówimy o tym, czy powinna się jeszcze jedna część. Myślę, że nie, że to jest wpisane w te części, które, znaczy w te filary, o których mówimy, że to jest elementem tego, a ewentualnie mogłoby być elementem jakiejś inaczej podzielonej przestrzeni. To ostatnia sala. Poczekaj, to kolejne jeszcze. To z Bioshocka. Proszę? To z Bioshocka. No. Jeszcze co? To jak ktoś grał w Bioshocka, to ma zatkać uszy, tak? Chyba jak ktoś grał, to nie? Czy jak nie grał, sorry. Tak? To są takie... No, czekaj. Tu nie ma żadnych. Ale widzisz? Jak mówię? Łukaszu, czy lubisz taki miły i zszedł? To tak swoje. Jest jeszcze jeden. No dobrze, ale czego w zasadzie oszukujesz? Co miałeś na myśli? Powiedz, co miałeś na myśli. Nie, to jest jakieś... Nie robisz to. Nie, no to mechanika...
dziewczynek, bo już oku myślę, że jest raczej powszechnie znana, że to nie jest... Znaczy trzeba by naprawdę żyć na jakimś biegunie, żeby nie wiedzieć, że w Bioshocku są dziewczynki. Chłopców nie ma. To jest jakiś dylemat. Nie no, żartuję, ale wiecie, no... To akurat spoilerem bym tego nie nazywał, natomiast ta druga rzecz, której nie będę mówił głośno... myślę, że jest to sformułowane na tyle elastycznie, na ile się dało. Znaczy, jeśli ktoś poczuł, że mu to psuje zabawę, no to przepraszam, ale... Znaczy, ja mam jeszcze takie pytanie, bo tam w tej książce naprawdę nie przeczytałem, a rzuciłem okiem na listę, w które gry przed przeczytaniem warto byłoby zagrać. Tam głównie są te takie, tak jak to pan ujął, te większe produkcje, takie AAA, tak? Dlaczego no, nie tylko. Się nie przejawia? Znaczy jest tam też takich kilka drobniejszych, ale na przykład czemu w książce nie pojawił się, myślę, o Flower przykładowy, gra, która... Był Flow, ale Flow to jednak samo mechanikę rozgrywki był mocno niedopasowany. No i powiedzmy, Flow już się pojawił wcześniej kiedyś tam na PC-ta w formie fleszowej. A taki Flower, który no, miał pomysł, był wręcz powiedziałem rewelacyjny. Oprawa graficzna, oprawa estetyczna, czyli ta cała treść tam też wszystko pasowało. Aczkolwiek fabuły tam też nie było, to czemu tam w tej książce parę takich małych, wyjątkowych tytułów się nie pojawiło? Myślę, że można by tak nieskończoność jednak wymieniać tytuły gier, które się, przepraszam, do książki nie zmieściły, no bo ona ma jednak jakąś ograniczoną powierzchnię tych stron. I no nie wiem, przedmiotem dyskusji może być, czy akurat Flower pasował do kontekstu jakiegoś, jako przykład na coś w tej książce, czy pasował lepiej niż gra, która została tam umieszczona, ale w momencie, kiedy już o tym dyskutujemy, no to już tak jakby, to już dyskutujemy na temat, znaczy inaczej, ta książka już w tym momencie spełniła swoją rolę, jeśli się zastanawiamy nad tym, czy Flower jest dobrym przykładem na to, czy tamto, nie? To jest celem tej książki, żebyśmy się tak zastanawiali, więc... No, trudno mi odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy Flower powinien w niej być, czy nie. Może tak, może nie, a dyskutując na ten temat, przyznajemy książce rację. Ale to już jest ostatnie pytanie. Tak, to jest ostatnie pytanie. Spotkałem się z opiniami, że książce zabrakło jakiegoś podsumowania. Czy to jest zamierzony cel, czy on rzeczywiście jest? To jest takie rozmyte? Mnie się wydaje, że jest. Znaczy nie... Akurat nie widziałem tego zarzutu, więc nie wiem za bardzo, jak mam się odnieść i do czego się odnoszę. Bez podsumowania. No, oczywiście, jeśli ktoś tak... Zabrakło po prostu jednego rozdziału na końcu, zatytułowanego podsumowanie, w którym zbierasz wszystko, co było poprzednio. Rozumiem to, przy czym... Może gdybym ostatni rozdział nazwał podsumowanie i zachował jego treść taką samą, jaka jest, to może wtedy by komuś, kto to twierdzi, już go nie brakowało. Znaczy, wiecie, o co chodzi, że ostatni rozdział nazywa się tam outro, więc myślę, że jednak w naszej nomenklaturze jest to podsumowanie i jeśli oczywiście ktoś ma uwagi, że nie ma tam pewnych rzeczy, no to ja to przyjmuję, przy czym tutaj mógłbym się odnieść do bardziej konkretnych rzeczy. Dobrze, więc dziękujemy serdecznie za wszystkie pytania i za przyjście. Krzysiek ma kilkadziesiąt egzemplarzy książki, gdybyście chcieli kupić. No i jest też do waszej dyspozycji, jak miałem. Tak, więc zapraszamy tutaj, będziemy sobie siedzieć i możecie sobie też siedzieć i pić sobie piwko i bawmy się dobrze. Jesteśmy tutaj cały czas. Dziękuję wam bardzo za przyjście.